Witajcie ciekawcy! Zion Clark to prawdziwy Usain Bolt w dyscyplinie biegu na rękach. Jest tak szybki, że potrzebował zaledwie 4,78 sekundy, by pokonać dystans 20 metrów. Takiego wyniku nie osiągnął jeszcze żaden człowiek w historii, a rekord został uznany przez sędziów z Księgi Guinnessa. Zion jest także znanym zapaśnikiem, bohaterem filmu dokumentalnego stworzonego dla platformy Netflix oraz osobą o niezwykłej woli walki, ponieważ został uznanym sportowcem, mimo że urodził się bez nóg. Jego życie jest teraz pasmem sukcesów, ale kiedyś było zupełnie inaczej. Porzucony przez matkę, poniżany przez kolegów ze szkoły i maltretowany przez opiekunów. Jak z ciężko doświadczonego przez los chłopca stał się rekordzistą? Dlaczego jego własna matka skazała go na niepełnosprawność? Poznajcie historię niezwykłego człowieka bez nóg, który biega najszybciej na świecie, ale najpierw nie zapomnijcie o subie, kliknięciu dzwonka i łapce w górę pod tym odcinkiem. Zion przyszedł na świat 29 września 1997 roku w Columbus w stanie Ohio. Urodził się bez nóg, a matka kilka dni później oddała chłopca do adopcji. Nie chciała mieć ze swoim dzieckiem nic wspólnego, choć jego niepełnosprawność była tylko i wyłącznie jej winą. Kobieta w trakcie ciąży nie dbała o siebie, była uzależniona od środków odurzających i napojów wysokoprocentowych. Co chwilę trafiała do więzienia, paliła i zażywała przeróżne leki. Gdy jej syn przyszedł na świat, miał w krwiobiegu tyle szkodliwych substancji, że cudem przeżył. Lekarze przeprowadzili szereg badań i stwierdzili, że noworodek cierpi na schorzenie nazywane syndromem regresji ogonowej. Z tego powodu nie posiada nóg i dolnej części kręgosłupa, a przypadek jest tak rzadki, że dotyczy zaledwie jednej na kilkaset tysięcy osób. To był jednak dopiero początek trudnych chwil w życiu Ziona Clarka, a co spotkało go później? Posłuchajcie. Chłopiec do 16 roku życia przechodził z jednej rodziny adopcyjnej do drugiej. W międzyczasie mieszkał w sierocińcach i było to łącznie 8 placówek. Był ofiarą ciągłych prześladowań, nawet ze strony opiekunów. Doświadczył przemocy fizycznej i psychicznej, nieraz głodował przez wiele dni. Wszystkie te przykre doświadczenia mocno wpłynęły na jego zachowanie. Gdy jako dorosły mężczyzna wspominał lata młodości, przyznał, że nie był dobrym dzieckiem, a po wszystkim co przeszedł miał bardzo zły stosunek do otaczającego świata. Przyznał, że czuł się niechciany, a kolejne rodziny zastępcze po prostu nie wiedziały, jak go wychowywać. Ta historia ma jednak pozytywne zakończenie, gdyż w końcu trafił pod opiekę Kimberly Hawkins, która od zawsze marzyła o posiadaniu syna. Kobieta wzięła pod opiekę Ziona, gdy miał 17 lat, a dla chłopca w takim wieku była to właściwie ostatnia szansa na adopcję. Pobyt w domu Kimberly na zawsze odmienił jego życie. Zastępcza matka była bardzo troskliwa i za każdym razem, gdy nastolatek miał kłopoty z prawem, pomagała mu i doradzała, jak unikać takich sytuacji. Zion nigdy wcześniej nie miał aż tak kochającej opiekunki i jak sam przyznał, gdyby nie ona, nigdy nie doszedłby do tego, co ma teraz. Niepełnosprawność zmusiła Ziona do noszenia protez. Od najmłodszych lat były one konieczne, by wyprostować kręgosłup, ale w miarę jak dorastał, czuł, że wcale ich nie potrzebuje do normalnego funkcjonowania. Bez problemu poruszał się na wózku inwalidzkim czy na rękach, zatem zakładanie sztucznych nóg traktował jak swoistą karę. Szczególnie, że musiał je nosić przez kilkanaście godzin dziennie. Ostatecznie całkowicie z nich zrezygnował, ale w szkole rówieśnicy wcale nie przyjęli dobrze chłopca, który porusza się bez nóg, nieważne czy prawdziwych czy sztucznych. Zion znów stał się ofiarą prześladowań, tym razem ze strony młodzieży. Chłopiec nawet nie zdawał sobie sprawy, jak bezlitosne mogą być inne dzieci. W szkole był wytykany palcami i wyśmiewany. Zastraszano go właściwie każdego dnia, a wydarzeniem z tamtych lat, które wspomina najczęściej, jest to, gdy został wrzucony przez innych chłopców do szkolnej szafki, której drzwiczki zostały następnie zamknięte na klucz. Jednak wbrew pozorom te doświadczenia przyniosły pozytywny skutek, gdyż niepełnosprawny chłopiec nauczył się pokonywać trudności na swojej drodze. Starał się nie załamywać i w głębi duszy czuł, że jeszcze kiedyś pokaże swoim prześladowcom, że jest zdolny do wielkich rzeczy. W jednym z wywiadów po zdobyciu rekordu świata przyznał, że właściwie chciałby podziękować wszystkim tym, którzy go upokarzali, gdyż ich poczynania tylko go wzmocniły. Zion, nie mając dobrego kontaktu z rówieśnikami w szkole, skupił się na nauce i z wielu przedmiotów dostawał bardzo dobre oceny. Pomimo braku nóg zainteresował się sportem, a inspiracji szukał w osobie niepełnosprawnego zapaśnika o nazwisku Clay Maynard. Clay nie tylko osiągał sukcesy na macie pomimo braku obu rąk, ale też stał się pierwszym człowiekiem, który z taką wrodzoną wadą wspiął się na Kilimandżaro. Zion pomyślał sobie, skoro on mógł zajść tak daleko, to czemu nie ja? Na dobre zainteresował się zapasami, a jego mocną stroną było to, że miał dobrze umięśnione ręce. W końcu każdego dnia używał ich do pokonywania sporych odległości i utrzymywania ciężaru własnego ciała. Chłopiec już w szkole podstawowej zaczął trenować na macie. Początki były bardzo trudne, ponieważ nauczyciele nie za bardzo wiedzieli, co mu doradzić i co ma robić podczas walki. Dla osób bez nóg nie było wymyślanych żadnych technik, dlatego na sam początek Zion usłyszał tylko, aby postarać się chwycić przeciwnika za nogi i spróbować go pokonać. Mimo że przez długi czas nie udawało mu się wygrać żadnego pojedynku, wcale się nie zniechęcał. Wręcz przeciwnie, uważał, że zapasy to najfajniejsza rzecz na świecie i w miarę jak trenował, szło mu coraz lepiej. Czas na prawdziwą rywalizację przyszedł jednak dopiero w liceum.
Zion rozpoczął naukę w szkole Massillon w stanie Ohio i zaczął brać udział w zawodach zapaśniczych w kategorii piórkowej. Poznał trenera Gilberta Donahue i pod jego czujnym okiem szkolił się w technikach walki, które nauczyciel wymyślił specjalnie dla swojego niepełnosprawnego podopiecznego. Lecz to nie wszystko. Donahue motywował młodego zawodnika na różne sposoby. W czasie ćwiczeń nie było czasu na załamywania psychiczne i chwile słabości, a trener nie przyjmował też żadnych wymówek. Gdy podczas jednej z walk Zion z przeciętym okiem i krwawiącym nosem chciał zrezygnować z dalszego pojedynku, usłyszał od instruktora, że skoro zaszedł już tak daleko, to musi skończyć to, co zaczął. Clark walczył więc dalej i faktycznie zwyciężył. Wygranych z czasem było coraz więcej. Clark, zanim skończył szkołę, był jednym z 8 najlepszych zapaśników w całym kraju i na 33 stoczone na zawodach walki zwyciężył w 15. Miał wtedy 19 lat, został wpisany do rankingu National Collegiate Wrestling Association i miał marzenie, by zostać mistrzem świata oraz mistrzem olimpijskim w swojej dyscyplinie. Choć takie sukcesy jeszcze nie nadeszły, sportowiec zaangażował się też w inne dyscypliny, dzięki którym stał się rekordzistą na skalę światową. Zion zainteresował się wyścigami na wózkach. Nie jeździł jednak na typowym pojeździe przeznaczonym dla niepełnosprawnych, a specjalnie skonstruowanym trójkołowym sprzęcie, który można było obsługiwać wyłącznie rękami. Jeżdżąc osiągał zawrotne szybkości dochodzące nawet do 32 km na godzinę. Ściganie się na wózku nie było łatwe, trzeba było się sporo natrudzić, aby opanować swój pojazd, ale znów dzięki wytrwałości Clarkowi udało się odnieść sukces. Zdobył tytuł najszybszego sportowca specjalnego w stanie Ohio i w 2016 roku na dystansie 100 i 400 metrów nie miał sobie równych. Następnie przyszła kolej na biegi. Bieganie na rękach to nie taka prosta sprawa. Trzeba nauczyć się odpowiedniej techniki i tak, aby podczas poruszania się po bieżni jak najszybciej przebierać rękami, a jednocześnie uniknąć kontuzji. Zion trenował pod okiem olimpijczyka Butcha Reynoldsa, a także postanowił, że postara się pobić światowy rekord w biegu na rękach na czas. Wspierany przez rodzinę, przyjaciół i przede wszystkim trenera, przez ponad rok ćwiczył, by podjąć próbę złamania rekordu. W lutym 2021 roku przyszedł czas na sprawdzenie swoich możliwości. Dokładnie 15 lutego w szkole w Massillon, do której kiedyś uczęszczał, stanął na linii startu i w ciągu zaledwie 4 sekund i 78 setnych pokonał dystans 20 metrów. Rekord świata został pobity, ale dopiero we wrześniu ostatecznie zatwierdzony przez sędziów z Księgi Rekordów Guinnessa. Zion Clark będzie mógł zobaczyć swoje nazwisko w księdze na 2022 rok. O niepełnosprawnym biegaczu zrobiło się głośno na całym świecie. Platforma Netflix tak zainteresowała się niezwykłą historią sportowca, że na jej zlecenie powstał krótkometrażowy film dokumentalny zatytułowany po prostu Zion. Można w nim zobaczyć biografię Amerykanina, jego wspomnienia z trudnych początków i dzieciństwa wypełnionego przemocą. Jest to jednak przede wszystkim opowieść o człowieku o ogromnej woli walki, której często nie posiadają nawet osoby w pełni sprawne. A biorąc pod uwagę, że Zion zaszedł już tak daleko, mając zaledwie 24 lata, to któż wie, do czego jeszcze będzie zdolny w przyszłości. Powiedzcie ciekawcy, czy znacie inne, równie motywujące historie niepełnosprawnych sportowców? Słyszeliście wcześniej o osiągnięciach Ziona? Napiszcie nam w komentarzach pod tym odcinkiem, ale nie zapomnijcie też o subie oraz łapce w górę. No i że słyszymy się ponownie już wkrótce. Cześć!